No. Bardzo fajny temat, to staram się w swoich wcześniejszych nagraniach i cały czas gdzieś tam przekazać. I tu świetnie możemy to z Zybim pokazać, że mianowicie chodzi o to, że jak te kata tam śmiesznie wyglądają, tam jest śmiech, sam się kiedyś też śmiałem, jak te dziwne jakieś ruchy z kung fu i tu jakieś tam widzie się i kręcenie, ale to są rzeczy, to jest pokazane techniki, jak układać ciało, kiedy przeciwnik wie, jak się bronić, żeby ominąć, tak? Bo jeśli ja chcę, miałbym pierwszego lepszego tam ciecia i zza pleców, ja go złapię, to go ściągnę i tu nie ma żadnego problemu, ja tu nic nie muszę balansować ciałem, natomiast jeśli ktoś wie, jak się bronić, no to ja już muszę zapracować ciałem, muszę obniżyć biodra, pchnąć biodrami i wtedy dopiero mogę go nagiąć, bo on się odchyla do tyłu i to już wygląda inaczej i tutaj Zybi pokażę teraz, no to zobaczycie, co pokażę. Powietrze. Tak, od drugiej strony powietrze, żebyś poza kroku był do kamery. No tak. Bo mogę też to zrobić jeszcze inaczej. Mogę jeszcze zrobić taki ci ruch. Wiesz, co zrobić? Tu. Tak? Możemy zrobić tą wersję, czyli też coś, co działa na macie. Powolutku. Znaczy, zrobimy raz ogień, papak, później pokażesz powoli wszystkie te ze mną, żeby dostrzec i później powoli w powietrze. To na przykład tu. Jestem, mogę zrobić to od razu. Ściągnąć. Biodra nisko i cię dokręcam. Mogę się zakręcić. Wszystko na tym, co pokazywałem w poprzednim nagraniu. Czyli pchnę, ściągam, pchnę, ściągam i jak taki karak wyszadowuję, tak? Bark bije w kark. Tak? Zrób tą sekwencję, bo bardzo powoli. Ściągam i bark bije w kark. O, i przechodzimy dalej. Tu. Wchodzi palczatka i robię zakrok. I hop. I teraz bez tych przerwań, tylko zrób całość tutaj. I tak płynnie, powolutku. Nie w tempie do walki, tylko takie... Tu. Z krokiem. Tak? Widzimy? I teraz wyobraźcie sobie, że widzicie o takiego gościa, że tak ubranego w jakieś czerwone te. I teraz on wychodzi i wam robi coś takiego. No kurwa, jednięty jakiś, tak? Jakiś pedał, czy nie wiem, czy co. Czy z Finlandii? Z Finlandii gość, tak? Mongol z Finlandii. I masakra, tak? No ale co on zrobił? Widzieliście, co tak? Te ruchy. No wygląda jak z jakiegoś, kurde, pedalskiego chińskiego kung fu, czy innego gejowskiego karate, tak? A tu proszę, mamy, kurde, klepanką moment, tak? Urywa łeb, tak? Pokaż jeszcze raz w powietrze, a potem mnie tak jeszcze tak, a już tak... Mogę cię popchnąć tą ręką, a zapaśnicy oni mają to zajebiście wydrylowane. On to, bo to jest problem, dla mnie jest łatwiej ściągnąć ci lewą do prawej, tak? Jedna ręka pomaga, druga już czeka. A jak sobie w życie walki zapaśników szczególnie... Ty jest fajny ten ruch taki. Tych amerykańskich. Tak. Czułeś uderzenie barkiem? Tak. Jak walczą. Z bara. Zaraz zachodzą sobie, tak? Do walizki czy do czegoś. Tu. Bije barkiem. Zapaśnicy nie duszą, ale ja bym tu od razu wkładał cztery palce. To co pokazałem na pierwszym nagraniu. Tu. I przechodzimy, tak? I teraz sobie wchodzimy i zobaczycie teraz pedalskie ruchy. Bo to wszystko na tchawicę wchodzi, dlatego jest taki efekt. To nie jest ta tętnica, ja od razu wbijam nadgarstek w krtań. No nikt nie ma twardszej krtani niż kość. O, dziękuję, że gadanie w tym momencie wziąłeś na siebie. Teraz jeszcze raz podkreślam, że chciałem pokazać, teraz sobie wyobraźcie, że kiedyś nie było tak nasrane wręcz klubów dookoła różnych. Teraz jest fajnie, nie trzeba ćwiczyć samemu, bo wchodzę tu, już nawet średnich rozmiarów w miastach, to są 2, 3, 4 kluby, tak? Jest gdzie iść, jest przerób osób, gdzie można, nie trzeba tego robić w powietrze, tylko łapię gościa, hop, i ćwiczę na nim, tak? A teraz sobie wyobraźmy, że do najbliższego klubu, no to 100 km trzeba, tak? Do najbliższego trenera. Raz go spotkaliśmy, to co potem? To żebym ja miał na czym ćwiczyć w domu po spotkaniu z Zybim, no to kurwa piłuję te 3 ruchy, żebym ja je na blachę zrobił, tak? I robię raz, dwa, przechodzę, hop,
trzy i ja to piłuję na blachę i potem wracam do domu i co robię? No i robię ten pedalski taniec, tak? Do znudzenia, hop, żeby opanować ten ruch i żeby on po prostu chodził o tak. Tak? I stąd się wywodzą właśnie te pedalskie, gejowskie, karate, tańce i inne kung fu, żeby można było trenować samemu. Teraz jest to prawie niepotrzebne, bo tych klubów jest pełno. Aczkolwiek jest to fajna opcja, jeśli macie jakiś, chcecie doszlifować na przykład swój jakiś tam ulubiony ruch, jesteście gdzieś na wyjeździe, gdzieś tam w czasy, kurde, pojechaliście w tropiki, no nie ma klubu i po prostu, żeby sobie tamten i sobie wtedy tańczycie, tak, hop, hop, hop i zakładacie, a jeszcze jak to połączycie z odpowiednim nastawieniem myślowym, czyli nie, że ja sobie tylko chodzę, tylko w głowie mam nastawienie do walki, tak, że mam przeciwnika, widzę, aha, robi to, tak, i wychodzę, raz, dwa, trzy, hop, i połączycie to z tym nastawieniem do walki, żeby była ta jedność między tym, co robicie, a tym, co myślicie, bo w walce nie będziecie na relaksie i sobie hop, tak, bo jak będziecie w ten sposób ćwiczyć nawet na treningach, tak, robimy jakieś tam kombinacje, czy kopiemy i sobie tam dupiecie w nosie mentalnie, bo myślicie tam o dupie maryny i kopiecie, no kombinacja była? Była, ale teraz przychodzi do walki i w walce nie ma takiego relaksu mentalnego, tylko jest adrenalina, jest napięcie, jest strach, jest trochę paniki i wtedy mózg patrzy, kurde, no przydałoby się bronić, o te ruchy wyglądają jakby się nadawały, a nie, kurwa, tam było jakoś fajnie, przyjemnie, a tu jest panika, kurde, to nie pasuje, tak? I są takie paraliże występują, dlatego ciężko te rzeczy są użyć, tak? Więc jak dołożycie do tego, to takich ruchów trening mentalny, jak już nie macie możliwości z kimś trenować, daje to fajne rezultaty. Ja mówię na swoim przykładzie, ja mieszkam na Zadupiu, gdzieś tam, gdzieś tu mam daleko, jeszcze mam taką, a inną pracę nie zawsze mogę robić i ja robię to sam, czy kata z karate, czy sobie powtarzam jakieś ruchy obalenia, sprowadzenia, tego typu rzeczy na ziemi i mam gdzieś tam te jakieś tam coś tam z tego wychodzi, jakieś tam parę walk zawodowych, także bardzo fajne, więc bardzo dziękuję za to, że mogliśmy to pokazać, że te pedalskie tańce czegoś służą i w obecnym sporcie też te pedalskie tańce występują. Też one występują. No i przy okazji mieliśmy jeszcze fajne wyjaśnienie samej techniki, samego tego sprowadzenia, tak, zaciągnięcia. Także to tyle. To tak na moje życzenie się tak wciąłem w plan nagrań leglockowych z Zybiego. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Tak jest.